Witamy w programie Ameryka, Polityka i Dolary. Omawiamy tu najważniejsze wydarzenia polityczne i ekonomiczne, no i też krajowe i międzynarodowe sprawy z perspektywy USA. A pozdrawia Maciej Rusiński. Nareszcie, i dopiero półtora tygodnia po dacie wyborów, dowiedzieliśmy się, która partia zdobyła większość w każdej z izb kongresu. Zabrało aż 9 dni, żeby to ustalić, a kompletnych wyników i tak jeszcze nie znamy. Jest to pewien ewenement w przypadku rozwiniętego kraju z niby stabilnym systemem politycznym jak USA, no zwłaszcza, że słyszy się od różnych tak zwanych autorytetów, że procedur wyborczych nie wolno krytykować pod żadnym pozorem. Dzisiaj pociągniemy więc temat roszad powyborczych, bo zaszły tu istotne wydarzenia, no a chodzi także o start kampanii na wybory prezydenckie za 2 lata. Tu ważnym etapem było wcześniej zapowiedziane wystąpienie Donalda Trumpa. A więc w końcu potwierdził się w miarę spodziewany wynik wyborów, że Republikanie zdobyli minimalną większość w Izbie Reprezentantów. Mają te 218 miejsc w Izbie, która wynosi 435, czyli większość jednego głosu. Możliwe, że ta przewaga powiększy się jeszcze o 1 czy 2 miejsca, no i to będzie wszystko. A tak na boku, mapy wyborcze z podziałem na Stany, a te są często przytaczane w mediach, to są trochę mylne, a mapy wyborczą lepiej oddają mapy okręgów do Izby, bo po prostu różne Stany mają różne liczby reprezentantów. A już poza tym wiadomo było już wcześniej, że Republikanie stracili fotel w Senacie i tam będą w mniejszości. No a w ramach powtórki przypominamy, że taki wynik można postrzegać jako porażkę Republikanów, no i dowód na nieskuteczność i rozkład partii, bo mieliśmy sytuację, że najważniejsze kwestie jak choćby ekonomia, inflacja, ceny energii, przestępczość, no i nawet takie ogólne zmęczenie poprawnością polityczną i kulturową, to wszystko to były kwestie, które obciążały demokratów, no i demokraci spodziewali się większej własnej porażki. Te czynniki wpływające na wybory omawialiśmy dokładniej w 2 poprzednich odcinkach, tuż przed wyborami i w powyborczym odcinku tydzień temu, więc zachęcamy jak zawsze do obejrzenia zeszłych, no ale aktualnych odcinków. Po prostu demokratom opłaciła się pusta i cyniczna kampania sloganowa do mobilizacji własnego elektoratu. Co oznacza ten wynik dla USA? Jest to podzielenie decyzyjności i przez następne 2 lata należy spodziewać się wzajemnego blokowania się administracji i kongresu. Ta minimalna przewaga Republikanów daje im możliwość blokowania ustaw demokratów, no jeżeli powiedzmy zepną się i zrobią mobilizację partyjną, no ale nie będą w stanie przeprowadzić własnych partyjnych projektów bez zgody demokratów i przy wecie Bidena. Republikanie pierwotnie liczyli na cofnięcie niektórych takich flagowych ustaw demokratów, jak na przykład usunięcie części nowych podatków czy odwrócenie rozrostu agencji od podatków agencji IRS. Są i inne niedoszłe pomysły, jak na przykład nowa restrykcyjna polityka migracyjna. No, te sprawy raczej przepadły. Z kolei demokraci mogą się pożegnać z pomysłami jakichś wielkich strukturalnych projektów i pakietów socjalnych. Na przykład odpuszczą sobie próbę federalnego prawa do aborcji. No i dzięki Bogu nie będzie na razie powrotu do rewolucji systemu wyborczego na życzenie demokratów. No ale mimo wszystko demokraci są zadowoleni, bo tak mała przewaga republikanów daje możliwość przekupienia pojedynczych republikanów w Izbie w innych poszczególnych sprawach. Do tego jest nowy element gry. Ta większość w Izbie Reprezentantów, mała ale jednak, daje Republikanom możliwość formowania komisji śledczych i niektórzy politycy Republikanów zapowiedzieli takie chęci. A to może uprzykrzyć życie Bidenowi. Jest rozważanych kilka spraw, na przykład ciemne interesy Huntera Bidena, no albo komisja do badania fatalnego sposobu wycofania się z Afganistanu. Tak więc media podają, że Biały Dom już zaczął wzmacniać i powiększać swój sztab prawników. No i na przykład teraz Republikanie stoją też przed wyborem, czy w nowej kadencji kontynuować tę komisję do badania tzw. insurekcji, no czy podpalenia Reichstagu, jak kto woli. Mało prawdopodobne, żeby chcieli to ciągnąć, a na szczęście dla Republikanów jako partii w tych wyborach pozbyli się też takich absurdalnych postaci jak na przykład kongresmeni Cheney i Kinzinger, no bo to politycy, którzy powinni być w ogóle w partii demokratów i to degenerowało partię Republikanów od środka w tej kadencji. I są inne 2 konsekwencje tego gridlocku też. Jedna, że w ostatnich 2 miesiącach tej kadencji kongresu demokraci będą bardzo zajęci próbą przepchania wielu ustaw, których nie da się już przepchać od stycznia w nowej kadencji. A druga to, że uziemnienie kongresu w dużych partyjnych sprawach tylko tym bardziej zwraca uwagę na wybory prezydenckie. I następne 2 lata będą już okresem przygotowań do tych następnych wyborów. Zanim przejdziemy dalej, słowo co do wyczekiwania na wyniki wyborów, bo to jest czymś niebywałym. Mamy sytuację, gdzie na porządku dziennym elity polityczne w USA, a tak naprawdę demokraci i przemilczeni republikanów,
Wtłukują, że wybory niby trzeba demokratyzować i ułatwiać, no i że nie można popełniać tej myślozbrodni, że wybory mogły być niedokładne lub nieuczciwe. No naprawdę robi się wszystko, żeby wybory były chaotyczne i trudne do zweryfikowania, a niemożliwość policzenia ich w rozsądnym czasie no, kiedyś znowu wybuchnie jakimiś rozruchami. Jakoś po prostu do końca ubiegłego wieku Ameryka była w stanie zliczyć wyniki w noc wyborczą. Ten chaos jest nowym zjawiskiem, to wynik celowych zabiegów i nie jest to nieumyślny wypadek. To jest na przykład nakłanianie do głosowania pocztowego przy słabych kontrolach oddawanych głosów, no ale też na przykład takie manewry jak przyjmowanie głosów wiele dni już po wyborach, no albo na przykład możliwość rejestrowania się jako wyborca i głosowania dokładnie w tym samym dniu, czy na przykład możliwość głosowania w dowolnej komisji w jednym county czy tak zwanym powiecie. Są to zabiegi, które pomagają frekwencyjnie demokratom, no ale właśnie też wprowadzają ten chaos. Takie stany jak na przykład Demokratyczna Republika Kalifornii wręcz szczycą się tym. A systemowe zakrzyczanie jakiejkolwiek krytyki wyborów z roku 2020 przy milczeniu innych stron jest czymś fundamentalnie złym i nie chodzi tu już nawet o Trumpa. We wtorek odbyło się długo wyczekiwane wystąpienie Trumpa, gdzie zapowiedział start w wyborach na prezydenta. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Jak na sprawę, wokół której przez 2 lata trwały nieustanne i gorące dyskusje, wydarzenie przeszło trochę słabym echem. Timing tego ogłoszenia był nieudany dla Trumpa, no ale nie miał już wyboru, bo wpakował się sam, gdy zapowiedział to jeszcze przed wyborami. Gdyby wybory były słabe dla republikanów, ale równomiernie, albo gdyby miały duże zyski dla republikanów, no wtedy Trump korzystałby z jakiegoś momentu. Niestety wynik tych wyborów był na tyle specyficzny, że główny rywal, Ron DeSantis, wypadł bardzo mocno na tle słabego wyniku reszty republikanów, no a to jakby zmieniło całe zapatrywanie, a opozycja u republikanów wobec Trumpa i tak już wcześniej istniała. I tym bardziej Trump po prostu nie mógł sobie pozwolić na przesunięcie tego wystąpienia, bo wtedy byłoby to kapitulacją. No a taką ciekawostką już pozostaje to, że akurat tego dnia głównym tematem mediów zachodnich były wybuchy ruskich rakiet na terenie Polski, no i to też przykryło wszystko inne. Trump ogólnie był w dobrej formie we wtorek, zebrał kilka pochwał, że wyliczył wszystkie porażki administracji Bidena, no i akurat taktycznie nie ruszał tematu 2020. Ale niestety w przeciągu tygodnia od wyborów no i tak wzrosła opozycja wobec niego wśród republikanów. Według niektórych sondaży, jak choćby YouGov, w ciągu 2 tygodni sentymenty wśród elektoratu republikanów przechyliły się na korzyść DeSantisa, no choć są i inne sondaże, które są trochę bardziej optymistyczne dla Trumpa. No i też niestety dość istotnym momentem były publiczne, osobne wystąpienia takich mega sponsorów republikanów. Chodzi tu o miliarderów jak Ken Griffin z firmy Citadel czy Steve Schwarzman z KKR. Oni poprzednio pomagali finansować Trumpa, no a teraz niestety wypowiedzieli się, że czas na innego kandydata. To komplikuje mocno opcję Trumpa, ale jeszcze ich nie przekreśla. Poparcie Trumpa wśród dołów partii pozostaje silne, a część polityków republikanów jest mu przychylna. A paradoksalnie, co trochę ratuje Trumpa i pozostawia go w grze, to opóźnienie startu DeSantisa. To pozwala Trumpowi zbudować sobie pewien moment, no akurat DeSantis na razie wstrzymuje się. A gdy już mówimy o prospektach Trumpa, niestety będzie wiele uczynione i to na wysokim poziomie, żeby mu tę drogę zamknąć. I choćby tu, uwaga, niesamowita jest wypowiedź Bidena z tygodnia wyborczego. We just have to demonstrate that he will not take power. Under legitimate efforts of our Constitution, does not become the next president again. Jest to wręcz coś szokującego, że Biden, rozluźniony po udanych wyborach, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, mówi, że będą robione wszystkie możliwe zabiegi, żeby Trump nie objął władzy, gdyby startował w wyborach. I rzeczywiście do tej pory tak było. Trzeba pamiętać, że Trump w 2016 mógł prowadzić kampanię w miarę swobodnie, no bo wtedy był tylko lekceważony. Od 2 lat ma jednak zablokowany dostęp do mediów i jest systemowo tępiony. No ciekawą sprawą jest teraz Twitter, bo zanosi się, że pan Musk poddał sprawę sondażowi i Trump ma być odblokowany na Twitterze. No a jak to powiadają, nie bój. Zobaczymy co będzie i czy nie wyłączą samego pana Muska. Inne reperkusje powyborcze to roszady w obydwu partiach w Kongresie. A dość ciekawym rozwojem było zaistnienie oporu wobec szefa republikanów w Senacie. Chodzi o pana Mitch McConnell. On krytykowany już od dawna przez Trumpa i kilku innych republikanów.
My wspominaliśmy poprzednio, że niepowodzenie kandydatów Trumpa w wyborach może dać komuś fałszywy wniosek, że McConnell to niby właściwy lider, no ale to jest bardzo błędne. On jest autorem defensywnej strategii i braku wyraźnej kampanii, co też kosztowało republikanów sporo. Więc Rick Scott, inny ważny polityk republikanów, niedawno wezwał do zmiany, a kilka dni temu do wewnętrznych wyborów w partii niestety je przegrał. Więc McConnell, do tego dziadek lat 80, pozostaje. Republikanie pozostają więc rozdarci wewnętrznie, ze słabą refleksją co do strategii, no a co wróży im słabo. No a tymczasem demokraci, niestety, wydają się znów politycznie sprawniejsi. W tym tygodniu zaszła zmiana pokoleniowa u demokratów w Izbie. 80-letnia Nancy Pelosi ogłosiła zejście z funkcji speakera, czyli lidera. No a do tego wraz z nią rezygnują jej następcy, również zaawansowani emeryci. A na szefa namaszczany jest niejaki Hakeem Jeffries, a wraz z nim nowy skład wierchuszki w kongresie, nowe pokolenie. Niemniej bitwy o stanowiska w obydwu partiach jeszcze się toczą. No a gdy już mowa o dziadkach, dokładnie dziś Joe Biden kończy 80 lat. Jeżeli ktoś chce, można mu wysłać życzenia. My musimy kończyć nieubłaganie. Nasz program był dzisiaj dość amerykańsko-centryczny co do tutejszej polityki. A na koniec dla odmiany wkroczymy na sekundę w polską politykę. W tym miejscu od nas w Nowym Jorku wyrazy uznania dla pani marszałek Sejmu Gosiewskiej za rezolutność, nazwanie rzeczy po imieniu i za przykładowe przepędzenie onucy w Sejmie, która toczy wojnę z państwem polskim. Pozdrowienia, spokojnego tygodnia.